Poruszono szereg aspektów, nowych technologii, jak również też aspektów prawnych. Jakie ty widzisz pewne zagrożenia, wyzwania, które właśnie stoją przed polską turystyką w najbliższych latach? Największym wyzwaniem jest zbudowanie tej strategii. My ją kończymy, ale jak wspomniałem na panelu, strategia jest konieczna, aczkolwiek przy takich czynnikach, które uderzają nas jak wspomniana pandemia czy wojna na Ukrainie, one są nieprzewidziane. Ale żeby można było ją zmieniać, trzeba ją mieć. Dlatego polska organizacja turystyczna w tej chwili w konsultacji ze wszystkimi najważniejszymi stowarzyszeniami, właśnie jest na ukończeniu właśnie wyprodukowania tej strategii i mam nadzieję, że wkrótce przejdziemy do jej realizacji wspólnie z najlepszymi fachowcami tutaj w Polsce, mam tu na myśli tak Solid, jak SKKP czy Together mogę zapewnić. Każda, najmniejsza decyzja jest konsultowana właśnie z tymi stowarzyszeniami i tak będzie. Czyli czego właściwie brakuje teraz przedsiębiorcom, żeby po prostu jakby skupić się na swoim biznesie? Wydaje mi się, że jesteśmy w trakcie już tej czwartej rewolucji. Mam tu na myśli oczywiście sztuczną inteligencję. Musimy jak najszybciej implementować te rzeczy. Wiem o tym, że to nie jest proste, wiem o tym, że potrzeba dojść do tego selektywnie. Natomiast im szybciej to zrobimy, tym, tym nasza jakość będzie lepsza, będziemy szybciej w Europie. Choć wydaje mi się, że niczego nam nie brakuje, możemy być liderami. Wykorzystując też tą sytuację, może to nie zbyt dobrze zabrzmi, ale PR-owo Polacy w tej chwili wyglądają bardzo dobrze w oczach całej Europy. Trzeba to wykorzystać. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.